Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, pięknym widokiem, z mężnym rozkrokiem, Patryk Rojorojewski, Roy Playing Games nadaje dla was specjalnie z magicznego Toussaint. Moi drodzy, przygotowałem dla was dzisiaj, wydaje mi się, coś wyśmienitego. Czy mam to już odblokowane? Podstępny eksplor? Tak. Kocham takie tematy wam prezentować i wspólnie z wami poniekąd je eksplorować, moi drodzy. No powiedzcie, czy nie wygląda to ciężko, enigmatycznie, jednak jako taki przedsmak motywu przewodniego dzisiejszego odcinka, gdzie również nie zabraknie wesołego bestiariusza. Rzucimy sobie okiem na to. Zejdź mi z drogi. Rojo, no tak czekamy wszyscy, jak po raz 69. powiesz, jaka ta gra jest piękna, jak te lokacje są fenomenalnie zaludnione, zaaranżowane pod kątem aglomeracji, terenu i tak dalej. No właśnie. Moi drodzy, rzućmy okiem. Może uleczmy się, wyśmienity dekokt. Może serdeczna medytacja, co wy na to, tak żeby nie zapeszać. O, symboliczną godzinkę. Niech będzie. No tak na środku drogi dokonałem tej wesołej medytacji. Jeszcze by pomyśleli, że wybieram się na jakąś pielgrzymkę. Moi drodzy. Chyba art. A psik! Coś pięknego. Coś pięknego. Moi drodzy, przerzućmy się na serdeczne igni i zobaczmy, z czym my tu mamy do czynienia. Wygląda to interesująco. Cały świat jest taki pełen takich lokacji. Schematy. Schemat zbroi, ale skomplikowany. Ale zajebiście. Może w mieście arcymistrzowskie właśnie niedźwiedzia, czyli idealnie pode mnie. Coś pięknego. My możemy oczywiście własnoręcznie albo za pomocą mojego ukochanego znaku temat ogarnąć. Ale tu się będzie działo. Miota nim jak wiedźm. Dobra. Przeszła ci ochota? Ach. Z fabułą jestem oczywiście już dalej, moi drodzy. Dobra, furia. Podwójny strzał. Mamy to. Elegancko. Może F wystarczy. No i sprawdźmy. Nie, tutaj ilość elementów, która buduje klimat, jest po prostu zatrważająca. Dlaczego taka anegdotka z mojej strony? Usłyszałem te muchy. Takich elementów jest tutaj całe mnóstwo. To jest niesamowite. Mam wrażenie, że przeniosłem się, kurwa, do przyszłości o 5 lat i gram w jakiegoś RPGa. Tak a propos porównania z konkurencją. Moi drodzy, na kogo dzisiaj pora? Na kogo dzisiaj pora? Na jakiego potwora? Rzućmy okiem. Widłogon. Tak? Tak, widłogon. Moi drodzy, pewnie pomyślicie, że ograniczyć się coś do czegoś takiego, że ktoś mu wbił widły w mordaż, wyszły mu dupą stąd widłogon, ale byłoby to, wydaje mi się, zbyt oczywiste. Tak naprawdę był to łasy na
jakiekolwiek deale, młody youtuber, który chciał się wybić, ale tak naprawdę nie musiał się wybijać, żeby zdobyć deala. Deal przyszedł do niego sam i poproszono go o wycenę. O wycenę w ramach pewnych świadczeń i żeby określił swoje ewentualne honorarium w pewnych widełkach. W pewnych widełkach, moi drodzy. Określił te widełki. Stwierdził, że nie rzuci żadnej zaporówki. Tak, żeby mieć deala pewnego. Dlatego ograniczył się do 1000 złotych. 1000 złotych. Tak naprawdę była to oczywiście podpucha. Temat ustawiony. Brutalny troll. Bo dostał 1000 razy w mordę za swoje łakomstwo, chciwość, które, jak pokazuje ta chora historia, gubi zawsze. I tak z tego tatara, groteskowo zhybrydowanego kośćca z podrugującymi w konwulsjach śmiertelnych mięśniami, powstał widłogon. Od właśnie tych widełek. Czytajcie maile dealowe uważnie. Czy ktoś przypadkiem nie chce wam zrobić chorego psikusa? No Rojo, tak po dłuższym zastanowieniu stwierdzamy, że jednak te widły przez odbyt to było ciekawsze. Kaczuszki. Moi drodzy, słuchajcie. Jajajami, my tu gadu gadu, a przecież Skype. Coś tutaj mamy, jeśli się nie mylę, tak? Czy ja po prostu kompletnie źle pocisnąłem? Nie, tu coś się znajduje, moi drodzy. Rzućmy okiem. Nie no. Nie. Z taką grafiką, z taką optymalizacją, naprawdę coś takiego naprawdę rzadko idzie w parze. Odnoszę wrażenie, że nie zostaniemy tutaj specjalnie wpuszczeni, dlatego chyba damy symbolicznego nura. I znak zapytania do ogarnięcia będzie gdzieś z boku. Bo nieraz mieliśmy takie przykłady. Tak, a propos głównej linii fabularnej, oczywiście, jak obiecałem, nie spoilerując, znów podoba mi się to, że bawimy się troszeczkę w takie rozszerzenie idei pewnej misji z podstawki, troszeczkę klimatu filmu, doskonałego filmu 7, gdzie tropimy seryjnego mordercę. No, widzicie. Co my tu mamy? Jakaś szkatułeczka. Co ona będzie w sobie kryć? Okej. Ale nie. To jest coś wyżej. Sprawdźmy to dokładnie. Co my tu mamy? Co to jest? Dziennik zawodowego eskapologa. Prawie ludolog? Część dziennika jest sklejona zaschłą krwią. I takie teatrologiczne troszeczkę podejście do tematu w myśl opisu sytuacji dodatkowo buduje klimat. Śledźmy to. Dzisiaj znów damy nura, ale spokojnie. Dzisiaj pogramy sobie dłużej. Co oż ty w życiu, pod wodą dzisiaj, no proszę bardzo. Złamany kilof. To nie wygląda dobrze. Mamy klucz. To w sumie on był tutaj najważniejszy w całym tym układzie. Dobra, ale zmiatajmy. Znajdziemy zatopione ruiny, elficki skarb. No to jest... Wszystko to jest prawdziwy synonim przygody. To jest... Wow. Gdzie on może się znajdować? Moi drodzy, on znajduje się tu. A tu jest łódeczka. Dobra.
No to pociśnijmy. Modyfikacji uległ system rozwoju postaci, gdzie system właśnie mutagenów uległ rozbudowaniu, gdzie najlepiej, jeśli mamy oczywiście sejwy z podstawki i z serca z kamienia, fajnie by było, gdybyśmy wyposażyli się w pewną miksturę, która nam temat zresetuje, bo od tej pory nie musimy wykupywać umiejętności tylko dla samej idei ich wykupienia, żeby mieć akces do tych umiejętności, których naprawdę będziemy używać. Tylko po prostu dodajemy je jakby od razu, a zbędne punkty umiejętności przerzucamy jakby do pewnej formy wspólnej puli, która da nam akces do specjalnego mutagenu, takiego trochę ultrasa, w którego będziemy mogli być wyposażeni tylko w jednego właśnie. Ja do tego jeszcze dojdę, zweryfikuję, bo jeszcze tak daleko nie zaszedłem, ale świetnie mi się to zawsze dla was nagrywało. Macie w zakładce, w opisie filmu linki do całej osobnej serii, ogólnie Wiedźmin 3. Tam macie oczywiście recenzję solo, recenzję z rokiem, całe śmieszne historyjki z podstawki. Macie dwa eventy oczywiście, a także wiele, wiele, wiele innych. Też właśnie to, co kocham w RPGach, tam pójdę, to wyeksploruję, tam zwrócę uwagę, jakaś w ogóle motyw skalny bardzo interesujący, tam jakieś ruiny. Intryguje. Dobrze, że mam bełty. Mam nadzieję, że mi tu nic nie wypłynie. Może sobie poradzimy. Jeśli są to utopce. Tak myślałem. Ajajajajaj, strzelaj! Dobrze. Opłacało się tutaj zainwestować w te dwie strzały. No i ruiny podwodne, no zwróćcie uwagę, no przecież... Kurde. To jest jakiś obłęd totalny. Kolejni agresorzy są daleko, na szczęście. Okej, ale zaczerpmy trochę powietrza. No i montujmy się. Bo coś mi się wydaje, że... Musimy pocisnąć tędy. Mamy klucz. Także to może pomóc. Tu w ogóle płyniemy jeszcze... Oż cholera jasna. Dobra, widzę chyba tą najważniejszą skrzyneczkę. Co w niej znajdziemy? Może jakiś unikacik? Diament, rubin, pierścień. Rojo, toniesz! Dobra. Czy tu wypłyniemy w ogóle? Może się uda, bo tak to może być... A! Jest, dobrze. Szczęśliwie. Dobra, moi drodzy, wybierzmy sobie jakiś kolejny losowy motyw. A, coś pięknego. No bez dyskusji można się w temacie zatracić bez reszty. Ten gnojek mnie goni. Niedobrze. By mi nie rozwali moje łódeczki, a wiemy z przeszłości moich nagrań, że z tym bywało różnie. Ale zanim to nastąpi, weźmy sobie ster. No w sumie tu coś mamy, tak raczej niedaleko. Zobaczymy, cóż to będzie. Damy się w las. Dobra. To już niech sobie padnie, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Ta woda kapiąca. Cienie. Ło! Nie, tylko nie te gnojki. Oż ty w życiu. No to będzie coś, czuję, interesująca potyczka. Nie! Gdzie ty walczysz, mordo? Mordo. Aż,
ale w pysk, jeszcze trucizna. Nie fajnie. Wow. Ajajajajaj. Oż ty w życiu. Ale operowałem. Nie fajnie. Przedobrzyłem. No tak, bo idę w Explore. Nieświadomy, że być może trafi kosa na kamień. Nie mówię tutaj o kosie z Counter-Strike'a, która trafiła na Cobblestone'a. Rayson, nic dziwnego, że pływasz drewnianą łódką. Dobra, nieważne, na spokojnie. Ja to sobie oczywiście na spokojnie nadrobię, a my w takim razie może udajmy się, może tu, nieodkryte miejsce, możemy zaryzykować. Czemu by nie? No mordo. Nie możesz tego zrobić. Jak to? Za bardzo podpłynąłem? Nie wydaje mi się. Halo. No okej. Pociśnijmy zatem. Oczywiście będę wam starał się zaprezentować no, różne widoki, różne miejsca, różny charakter powiedzmy tych questów. Na pewno pogramy sobie w Gwinta. To w ogóle bez dyskusji. Może też rozbuduję swoje odcinki o ich urozmaicenie pod kątem dodatkowych wrażeń z eventu. Jeśli chodzi o Włochy, coś o czym nie mówiłem, chociaż mam wrażenie, że powiedziałem, przynajmniej starałem się powiedzieć wam wszystko. No to co, płotka? Gdzie jesteś, mordeczko? Chodź. Krzyknij przy którym rycerzu. Bestia! A ten od razu hajdawery ma brudne. Te teksty, czasem sobie można stanąć w jakiejś tam gospodzie, albo na środku właśnie jakiegoś małego miasteczka bądź wioski, po prostu posłuchać tych ludzi. To jest naprawdę... Wielki pan z północy. To jest coś ciekawego, no co wam będę mówił. A co to jest przed nami tak faktycznie na 12? Co to może być to? Pewnie jakieś ruiny. Zwolnij. Jeśli będzie tam jakaś misja dodatkowa, to na pewno ją wam zaprezentuję. Dobra, ale pociśnijmy na miejsce. Od razu z gotikiem mi się kojarzą takie pola uprawne, nie wiem, to już do końca życia. Tak samo jak korzystanie z łóżek. O, kikimora robotnica. No dobra. Jestem ciekaw, jak reagujecie na ogień. No już ty w życiu, ale chyba nie dacie mi szansy tego sprawdzić. Chyba się pospieszyłem. Aż ty w życiu. Nienawidzę takich ataków właśnie tego typu. No i zanim się skończy, to pewnie ucieknie. No co za szmata, no. Dobra, zatańczmy w takim razie. Dziękuję uprzejmie. Wylęgarnia Kikimor. Muszę ją zniszczyć, jeśli chcę się ich pozbyć. Z przyjemnością. Czyń honory.
A. Wybuch zawsze mi się podobał. A ty tu, przyjacielu? Halo? Mega. A wiecie co, kurczę, kusi mnie strasznie, żeby, kurczę, zobaczyć te ruiny, naprawdę. Następny odcinek na pewno sobie zrobimy już na terenie Tucson i zrobimy sobie jakąś dłuższą misję, pewnoprawną poboczną, nie takie typowe czyścicielstwo w moim wykonaniu, które jak najbardziej też ma swój urok. Bo tu mało co mnie nie bawi. Chyba tylko walki na pięści tak średnio mi jakoś tak przypasowały. Nigdy nie zapomnę. No to dzisiaj ciśniemy z fabułą. Pora udać się na Skellige. Ale przedtem, nie selfie, ale przedtem... Napłotka. Jaki pierdół, nie lubię. No ale dobra, jesteśmy. Chore cmentarzysko. Ale najpierw malutka, symboliczna rundka w Gwinta. Jeb, 20 godzin. Oż ty w życiu. Boss. To może być interesujące. No tak, tu już są tereny całkowicie nie pode... Łoż ty w życiu! I ta muzyczka w tle, a. A. Padł. Ale to był zaledwie tylko jeden. Kurde. Miecz mi się psuje. Miecz mi się psuje strasznie. Tak lepiej. Dobra. Ale sprawdźmy, przeeksplorujmy tu jeszcze. Tam jest jakaś skrzyneczka. Ale tak, tu jest jeden. Tu jest drugi. Nie wiem, czy to przeżyje. Ale fajnie. Elfickie podwodne miasto. Cmentarz przy ruinach. Gdzie byśmy nie poszli? Wszędzie gdzieś coś na nas czeka. Przygodo! A, no tak. Nic z tego nie robi, gad! A! Cięty! Ło! Ale się udało. Tu była ta skrzyneczka. No, sprawdźmy. Opyli się, bo wątpię, żeby to było coś naprawdę wartościowego. Tu na pewno będzie jakaś fabularna sprawa do ogarnienia. To jest za duża, zbyt atrakcyjna i różniąca się od innych lokacja. Moi drodzy, dziękuję wam ślicznie za uwagę. Tak jak wcześniej wspomniałem, ruiny, cmentarz, podwodne, elfickie, zdewastowane miasto, jaskinia pełna upiorów. Jest co robić, jest co prezentować, jest czego robić tło do opowieści z kategorii na wesoło, na rzetelnie, a wszystko to w pieszczotliwym uścisku pięknego Tucson. Serdeczna tarcza, dziękuję za uwagę.